Anna Prończuk-Omiotek. Przedsiębiorca, mentor, trener, mówca, vloger, CEO w spółce Cipro oraz e, właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej. Jest gościem Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości. Dzień dobry, dobry Pani Aniu. E, warto jeszcze wspomnieć, że ma Pani doświadczenie ponad 5000 godzin warsztatów, głównie z tematyki przemówień publicznych e, i stresu. Tak, opanowywanie stresu. Tak, tak, wystąpienia publiczne to jest szeroki temat, w tym właśnie stres, konstruowanie idealnej prezentacji, przygotowywanie się, przygotowywanie się do tej prezentacji dykcja, bardzo szeroki temat. Pani Aniu, zanim opowiemy, zanim Pani opowie o swojej działalności jako przedsiębiorcy i bardzo aktywnej osoby w internecie, chciałabym Panią najpierw zapytać o pani studia oraz mhm. to, kiedy narodził się pomysł na te wszystkie pani biznesy. Mm -hmm. Skończyłam Wydział Ekonomiczny UMCS, a więc tutaj to uczelnię, kierunek ekonomia i w zasadzie pomysł na firmę już się zrodził tak na pierwszym roku studiów. Wydział Ekonomiczny umożliwia dużo aktywności, nie tylko takich związanych z wykładami, z ćwiczeniami, ale takich dużo aktywności pomagających zdobyć doświadczenie, koła naukowe, samorządy. Ja już od pierwszego roku studiów zaczęłam działać w kole naukowym ekonomistów i tam zauważyłam, że bardzo dużo ludzi ma takie ambicje, żeby być przedsiębiorcami, też dużo ludzi już będąc na studiach założyło swoją firmę, no, i tak zainspirowali mnie do tego, żeby w tą stronę zacząć działać. I zaczęło się od tego, że właśnie, tak jak mówię, działałam w kole naukowym, później zostałam prezesem tego koła naukowego i później zaczęłam organizować swoje inicjatywy, własne wydarzenia. W międzyczasie pracowałam już na etacie na studiach, no ale tak krok po kroku, krok po kroku moja kariera rozwijała się w tą stronę, że założyłam swoją firmę w zasadzie w tym samym roku, kiedy miałam obronę, trzy miesiące przed obroną. Mhm. I ta pierwsza firma to była mhm. jaka firma? Właśnie firma doradcza szkoleniowa, gdzie zaczęłam prowadzić szkolenia z wystąpień publicznych. Ja jednocześnie pracowałam jako menadżer, więc to było nadal takie łączenie prac na własny rachunek z pracą dla kogoś, ale w zasadzie ta przygoda się właśnie zaczęła już na ostatnim roku studiów. I w tym pierwszym okresie, kiedy pani zaczynała jeszcze jako studentka, tak? No, w bo, zasadzie bo, bo ja... tak. Prawie absolwentka, ale jeszcze nie. To co było dla pani największym wyzwaniem? Największym wyzwaniem było przebić się w ogóle na rynku, żeby ktoś chciał ze mną współpracować, jako z taką, po pierwsze, młodą bardzo osobą, po drugie, jeszcze mało doświadczoną, no bo te doświadczenia, które miałam, no to były albo niekomercyjne doświadczenia, albo właśnie w kołach naukowych. Nie miałam jeszcze jakichś dużych firm w portfolio, więc to było takie największe wyzwanie. Myślę, że właśnie też to, to, że, że byłam e, młodą osobą, już to było widać, no bo jak przychodzi taka filigranowa blondynka, wtedy blondynka, <grych> na spotkanie biznesowe, no to nie do końca jest traktowana poważnie i to jednak było spore wyzwanie na początku. Mm -hmm. Ale y, pani mówi, że przychodziła na spotkanie biznesowe. Mm -hmm. To znaczy, y, brała pani udział w jakichś większych wydarzeniach? Czy tak. indywidualnie się umawiała z y, przedsiębiorcami? I w tak, i tak. I, i grupowe spotkania, i y, indywidualne spotkania. To było całe sz spektrum, szerokie spektrum różnych spotkań. Ym, oprócz takiego doświadczenia y, stricte biznesowego, to znaczy prowadzenia firmy, Um, czytając Pani życiorys, przeglądając Pani stronę internetową, ma, odniosłam wrażenie, że dość dużą rolę y, odg odgrywają także po, podróże. Mm -hmm. e, różnych, w różnych social mediach zaznacza Pani, że zna Pani trzy języki obce komunikatywnie, mm -hmm. że odwiedziła ponad 15 krajów. Mm -hmm. Po co Pani te podróże? <laughs> Nie tylko po to, żeby wydawać pieniądze na podróże i na przyjemności, ale też po to, żeby się rozwijać. Jest taka teoria naukowa, która mówi o tym, że powinniśmy każdego dnia próbować nowych rzeczy, i to się, to się tyczy wszystkiego: nowych smaków, nowych zapachów, powinniśmy po prostu testować różne nowe rzeczy, po to, żeby nasz mózg się rozwijał. No i też dla mnie na przykład, podróże są taką szansą na rozwój. Gdy jadę do nowego kraju, nawet jeżeli to jest wyjazd niekoniecznie biznesowy, ale jeżeli taki bardziej wypoczynek, to kiedy jadę do nowego kraju, to staram się poznać jak najwięcej informacji na temat kultury danego. Miejsca. Poznać chociaż podstawy tego języka, to oczywiście nie zawsze jest łatwe, no ale chociaż jakieś podstawowe zwroty. Proszę, dziękuję, dzień dobry. E, chcę poznać specyfikę tej społeczności. Na przykład największe wrażenie na mnie odegrał Izrael. Ja nigdy wcześniej nie byłam poza Europą, akurat wtedy byłam w Izraelu w pierwszym takim kraju pezaeuropejskim. No i bardzo mnie uderzyła różność kulturowa, która jest w Izraelu. To, jak wygląda w ogóle Jerozolima, jak jest całe miasto podzielone na cztery różne części, gdzie te cztery kultury żyły w zgodzie przez wiele, wiele lat. No nadal starają się przynajmniej w samej żyć w zgodzie, no wiadomo, tam szerszy kontekst ekonomiczny i polityczny wygląda inaczej. Natomiast podsumowując, te podróże dały mi dużo takiego oglądu, jak bardzo jest ciekawy świat, jak bardzo dużo jest ciekawych rzeczy. Można zwiedzić, zobaczyć, nauczyć się dzięki temu, że obserwujemy inne kraje, inne kultury, inne społeczności. Mhm. Yhm, szcz taką szczególną rolę przynajmniej yy, tak wywnioskowałam, mhm. odniosły podróże do Stanów Zjednoczonych, do Doliny Krzymowej. W Czego pani tam szukała? Ja zawsze marzyłam o tym, żeby wyjechać do Stanów. Wśród tych moich właśnie podróży do 15 krajów jakoś zawsze coś mnie blokowało, żeby do tych Stanów pojechać. Z jednej strony finanse, no bo ta podróż to nie jest tania podróż, nie oszukujmy się, więc trzeba było zaoszczędzić odpowiednią pulę pieniędzy na taki wyjazd i będąc studentką na pewno nie mogłam sobie na to pozwolić, musiałam odczekać. Ale też wiadomo, cała te szczegóły logistyczne, które trzeba było kiedyś zrobić, czyli przygotowanie wizy, przejście tego procesu wizowego, w ogóle cały długi lot, który trwa 11-12 godzin, tak jakby wszystkie te czynniki były dla mnie takie bardzo blokujące. No ale w zeszłym roku e, postanowiłam, że dobrze, to jadę do Stanów, mam wystarczająco dużo oszczędności, mogę sobie na to pozwolić, więc jadę. Kupiłam bilet z, z dużym wyprzedzeniem, żeby wiadomo, gdzieś tam zaoszczędzić na tym locie, żeby fajnie jakoś zorganizować ten wyjazd z wyprzedzeniem, z, zaznaczyć całe miejsca, które chcę zobaczyć, e, centra biznesowe, które chcę odwiedzić, ludzi, z którymi chcę się spotkać. E, no i tak chyba przez pół roku planowałam tą podróż, i w styczniu, w styczniu tego roku byłam właśnie w San Francisco, później e, miesiąc później byłam w May w Nowym Jorku i, i tak, i ta podróż rzeczywiście była jedną z takich najważniejszych w moim życiu. Mhm. A jak to się przekłada na Pani doświadczenie biznesowe? Mhm. W jaki sposób to, czego Pani się uczy, co Pani obserwuje, próbuje tych nowości mhm. w tych, tych różnych aspektach, przekłada się na to, w jaki sposób czy Pani zmienia, czy, czy Pani próbuje to w jakiś sposób zaimplikować do swojego biznesu? Przede wszystkim takie podróże to jest rozwój, ciągły rozwój, i każda taka podróż ma ogromny wpływ na to, co ja robię w biznesie. Akurat będąc w Stanach, poznałam wiele osób. Z jednej strony byłam tam na spotkaniach z Polakami, którzy mieszkają w Stanach przez wiele, wiele lat. Polakami, którzy też przeprowadzili się tam niedawno, poznawałam ich opinie, jak tam jest. Ale też poznawałam Amerykanów, którzy tam żyją i takich, i staram się rozmawiać naprawdę z różnymi ludźmi, nie tylko z takimi, którzy mają swoje biznesy i firmy, ale też ze zwykłymi ludźmi na przystanku. Po prostu z najprostszymi osobami, z którymi tylko mogłam, żeby poznać też ich perspektywy odnośnie tego kraju. To też bardzo właśnie polecam, żeby podczas wyjazdów zagranicznych po prostu rozmawiać z ludźmi, rozmawiać, rozmawiać. I y, mi to dało taką ogromną y, wiarę i nadzieję w to, że można w Lublinie również zrobić biznes, który będzie międzynarodowy, ponieważ tak naprawdę, będąc już tam w Stanach, nie miałam jakichś barier, żeby poznać innych ludzi, żeby poznać przedsiębiorców, żeby nawiązać relacje biznesowe. Więc w związku z tym y, no, postanowiłam, że jak gdy wrócę do Polski z tych stanów, to po prostu założę firmę, która będzie od razu nacechowana na biznes międzynarodowy, bo teraz nie ma granic, nie ma barier. Są już tanie, lot... tanie loty, tanie linie lotnicze, są też rozwiązania internetowe, które umożliwiają komunikację z ludźmi na całym świecie, więc tak naprawdę z każdego miejsca na świecie jesteśmy w stanie zrobić biznes międzynarodowy. Mhm. Właśnie chciałam wrócić do, do tego miejsca, bo jest mhm. pani między innymi organizatorką takiego wydarzenia, jak działam w Lublinie i myślę, myślę globalnie. To znaczy to było w 2014 mhm. do 2015, to wydarzenie, to był taki cykl wydarzeń, on już, on już się zakończył. Okej, okay, ale jakby chciałam wrócić do samej mhm. idei. Czy Lublin jest dobrym miejscem na robienie biznesu? Myślę, że tak, myślę, że jak najbardziej. Dlaczego też ja, może od razu nawiążę też, dlaczego ja tutaj też robię biznes? Tutaj jest cała masa ambitnych osób, ambitnych studentów, ludzi, którzy chcą się rozwijać. Niestety czasami nie widzą możliwości znalezienia pracy tutaj i uciekają do Warszawy stąd jest taki duży drenaż ludzi z Warszawy, z Lublina do Warszawy, zwłaszcza po trzecim roku studiów, albo nawet ludzi, którzy jeszcze nie zaczęli studia, od razu wyjeżdżają do Warszawy. To Też często urząd miasta Lublin podkreśla jako ogromny problem tutaj w naszej lubelskiej społeczności. Natomiast ja widzę, że tych ludzi naprawdę jest bardzo dużo i warto jest korzystać z ich potencjału, zatrudniać ich w firmach, zachęcać ich do współpracy i razem z nimi rozwijać biznes. Poza tym, nie oszukujmy się też, koszty pracy w Lublinie są niższe niż w Warszawie, więc z perspektywy przedsiębiorcy lepiej jest otworzyć firmę czy oddział w Lublinie z niższymi kosztami czy pracowników, czy z niższymi kosztami wynajmu, prowadzenia biura. Po prostu będzie nam tutaj łatwiej niż przebijać się na dużym, zresztą bardzo zatłoczonym rynku w Warszawie. No i stąd z Lublina możemy naprawdę prowadzić biznes między narodowe, ponieważ co wystarczy: laptop, telefon, dostęp do internetu i chęć, chęć zdobywania kontaktów i rozwijania się. Okej, okay, tylko jak w tych młodych ludziach, którzy mm -hmm. mają gdzieś w głowie wbite, że um, biznes czy w ogóle karierę zawodową można zrobić w Warszawie, we mm -hmm. Wrocławiu, w Gdańsku, jak ich mimo wszystko przekonać, żeby tutaj zostali? Gdzie oni mogą jakby do kogo się udać? Jak ich przekonać, że warto? Um, z kim ich skontaktować, żeby mm -hmm. zobaczyli możliwości tego miasta? To jest bardzo trudne pytanie, bardzo trafne i bardzo trudne pytanie, na które wielokrotnie rozmawiałam, próbowałam znaleźć odpowiedź razem z Urzędem Miasta Lublin, ja często chodzę do nich na spotkania. Eee, I to jest pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, <laughs> niestety. Można próbować. Urząd sam organizuje spotkania dla studentów um, i, i to są zarówno spotkania w ramach lubelskiej Vision IT, która pomaga zachęcić ludzi do pracy w branży IT, jak i spotkania różnego rodzaju przedsiębiorcze, spotkania dla ludzi, którzy chcą mówić po angielsku e, i, i jest, trenować ten swój język angielski, trochę więcej się dowiedzieć o przedsiębiorczości. Ale nie tylko Urząd Miasta Lublin robi takie inicjatywy. Eee, ja do tej pory organizowałam takie spotkania, które nazywają się Lublin IT. To były też no, z racji mojej branży, też głównie spotkania w branży IT dla ludzi, którzy pracują w branży IT lub chcą do tej branży dołączyć. E, I na te spotkania zapraszaliśmy zarówno prelegentów z Lublina, jak i z Warszawy, z Wrocławia, Krakowa, e, żeby podzielili się wiedzą. No i można na przykład, szukając inspiracji, jako taki młody człowiek, pójść na takie spotkanie, dowiedzieć się czegoś więcej. Te spotkania są najczęściej otwarte, bezpłatne, więc po prostu można dowiedzieć się czegoś więcej i rozwijać swoje kompetencje. Poza tym ja też zawsze gorąco zachęcam studentów, żeby uczestniczyli w życiu akademickim, ale nie takim imprezowym tylko, bo chociaż wiadomo, na studiach to też jest ważne, ale żeby uczestniczyli w działalności organizacji studenckich. Samorząd, ISEK, koło naukowe, tego jest naprawdę cała masa, no tylko trzeba chcieć i trzeba się postarać. Mhm. Na po, Przedstawiając panią wspomniałam mhm. o tym, że Prowadzi Pani szereg szkoleń, głównie z wystąpień e, publicznych. To jest mm -hmm. chyba taki najważniejszy, najgłówny temat. Tak, najważniejszy, tak, tak. No poza tym też panie... są inne tematy, marketing, e, ale te wystąpienia publiczne to jest coś, co mi tak najbardziej przypadło do serca. Y, z wystąpieniami na pewno mają problemy młode osoby, studenci. <laughs> mm -hmm. Chęć, konieczność wystąpienia przed, wierszym, przed szerszym gremium może powodować stres, może wzbudzać w nas tremę. Jak sobie radzić mm -hmm. z wystąpieniami publicznymi, czy jak, jak wyjść w ogóle do ludzi, jak pokonać tą barierę tego strachu, zaprezentowania siebie, swoich idei szerszemu gronu? Mm -hmm. No właśnie, tutaj temat jest bardzo złożony, bo składa się na to wiele czynników. Jedne to nasz stres i trema przed tym, jak mamy wyjść przed ludźmi. A drugie to kwestia przygotowania się do samej tematyki. To są dwie odrębne rzeczy, bo stres może być często nawet niezwiązany z tym, jaki temat prezentujemy. Więc najpierw trzeba było podzielić te, to, to na dwa, dwa czynniki: czyli jedno to stres, drugie to przygotowanie do tematu. Jeżeli chodzi o radzenie sobie ze stresem, to ja nawet wczoraj miałam prezentację na UMCS-ie na temat tego, jak sobie z tym stresem radzić. Wczoraj na UMCS-ie, wcześniej na kulu, no i na różnych takich wydarzeniach staram się też dzielić wiedzę bezpłatnie, nie tylko na szkoleniach płatnych, ale też bezpłatnie. No i taką najważniejszą rzeczą przed wystąpieniami jest rozgrzewka. Jakkolwiek by to nie brzmiało może prosto, to bardzo dużo ludzi nie, nie wie lub nie pamięta o tym, że przed wystąpieniem publicznym, tak jak przed treningiem sportowym, należy zrobić rozgrzewkę. Po prostu należy, rozgr należy rozgrzać swój głos, należy przygotować struny głosowe do tego, że będziemy za, za chwilę mówili. Należy też odpowiednio się przygotować, po prostu pijąc dużo wody, wysypiając się wcześniej. To ten cały proces przygotowania ma wpływ na to, jak my potem występujemy na scenie. Więc sama rozgrzewka już jest kluczowym, kluczowym elementem. Kolejny rzecz, która pomoże nam na przykład zredukować stres, to jest oddech i ćwiczenia oddechowe. Jest takie najprostsze przykład najprostszego ćwiczenia, no to jest oddech w modelu 316. Czyli kiedy się bardzo stresujemy, kiedy na przykład jesteśmy przed wystąpieniem publicznym, możemy sobie pooddychać w takim właśnie systemie, gdzie 3 sekundy bierzemy wdech, sekundę zatrzymujemy oddech i przez 6 sekund jest taki dłuższy wydech. No i takie 3, 1, 6, 3 sekundy wdechu, sekunda zatrzymania, 6 sekund wydechu, powtórzone 6 razy, minuta ćwiczenia, a nasz poziom stresu spada. Bo dzięki temu zwolni się nasz oddech, troszeczkę zwolni nam serce, przestanie tak nerwowo bić e, i na, nasz oddech się uspokoi, dzięki temu nasz głos będzie ładniejszy, wyraźniejszy. No i tych metod na radzenie sobie ze stresem jest cała masa. Ja też zachęcam, żeby wejść na mojego bloga o jakże oryginalnej nazwie annaprończuk.pl, <grym> więc może tam wejść, tam też ostatnio pisałam właśnie... E, Opisywałam różne metody radzenia sobie ze stresem, i tam można poczytać, jak też takie rzeczy robić. No ale tak, stres to jest jedna działka, a druga działka to jest właśnie przygotowanie do wystąpienia. Nie bez powodu mówi się, że trening czyni mistrza, i to dotyczy każdej dziedziny. Więc tutaj, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, no to najważniejszy tak naprawdę jest wstęp. No bo to, jak my wejdziemy, jak zrobimy pierwsze wrażenie, to ma wpływ nie tylko na publiczność i na to, jak oni nas odbiorą. A oceniają nas bardzo szybko, bo statystycznie to jest między 3 a 6 sekund. E, natomiast ma to też ogromny wpływ na nas i na nasz poziom stresu jeżeli ten wstęp prezentacji pójdzie nam świetnie, to ja jako prelegent będę się czuć lepiej, będę się czuć pewniej na scenie i reszta prezentacji pójdzie mi super. Natomiast jeżeli pierwsze wrażenie będę czuć, będę czuła, że to pierwsze wrażenie skopałam, że poszło mi coś nie tak, no to to już rzutuje później na całą prezentację, na to, że czujemy się źle, zestresowani i sami musimy odbudować swoją pewność przez pewien czas i dopiero potem gdzieś ta prezentacja nam się rozkręca. Okay. Więc to, co najbardziej zawsze polecam, to świetnie przetrenować pierwsze pięć minut wystąpienia, też, też na kanale na YouTube, na vlogu nagrałam oddzielny odcinek na ten temat, więc tam można sobie obejrzeć, jakieś, jakieś takie pięć kroków, żeby te pięć minut wystąpienia było super przygotowane, żeby naprawdę zrobić świetne pierwsze wrażenie i żeby się stresować mniej. Mhm. No właśnie, bo można Panią znaleźć na YouTubie. Pisze Pani bloga, ma swój fanpage, tak. Instagram. Także jest Pani dostępna i udziela <laughs> wielu różnych porad. Tak, tak. I, się. I kontakt jest jak najbardziej do Pani ułatwiony, jakby nie ma tutaj problemu. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy i chciałabym jeszcze odwołać się do jednej rzeczy. W mhm. materiałach, które które mi posłużyły do tego, żeby się przygotować do rozmowy z panią. Bardzo spodobała mi się taka jedna kwestia moje drugie imię Innowacja. <głos> <głos> Co to znaczy, pani Aniu? To znaczy, że ja w zasadzie od początku mojej kariery zawodowej pracowałam w innowacyjnej branży. Najpierw, gdy zaczęłam moją karierę zawodową, to wiadomo, rzeczy były związane z ekonomią, z, z marketingiem bo pierwsza moja praca to była specjalista do spraw marketingu ale od razu w branży IT. Moja pierwsza praca to była w branży IT. I tak już w tej branży IT zostałam. Zawsze blisko innowacji, zawsze blisko startupów. Teraz jestem na przykład mentorem dla startupów, dla innowacyjnych pomysłów. Pomagam im przygotować wystąpienia publiczne do uzyskania dofinansowania w wysokości milion złotych. Więc oni walczą o ogromne pieniądze, przedstawiają innowacyjne pomysły, a ja im w tym pomagam. Więc, więc zawsze ta innowacja była blisko, i to jest też chyba taki motor do działania. Że jeżeli widzimy, że jesteśmy w jakiejś branży, która się zmienia, która cały czas wpływa na rzeczywistość, która powoduje, że nasza gospodarka, nasz region, nasza gospodarka się rozwija, no to też jest bardzo motywujące, żeby w takiej branży działać. Super, mogłybyśmy rozmawiać jeszcze tak długo, <noise> ale niestety czas nas goni. Bardzo dziękuję pani Dziękuję za bardzo. Rozmowę.